Hej, witam serdecznie, zapraszam Was na Mały Holz i Frosze. Hej, witam serdecznie, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, co zakupiłam niedawno w iFrosze. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to już widzieliście. Jeśli mnie nie śledzicie na Instagramie bądź Facebooku, to nie wiecie, co kupiłam. Pokażę Wam. Tak na poprawę humoru, że tak powiem, bo punkty mi się kończyły na Paybacku i musiałam wykorzystać je, więc wykorzystałam je jako zniżkę w iFrosze i zakupiłam sobie co nieco. Dostałam dwie nagrody za to, że sobie zakupiłam tam coś. Fajnie. I od razu mi się spodobało. Słuchajcie, sądzę, że zacznę próbować teraz markę iFrosze. Pokazuję Wam już, co się tam znalazło. Po pierwsze, zakupiłam sobie trzy, no a co tam, nie jedną, tylko trzy wody toaletowe, bo już dawno miałam na nie ochotę i tak się szczypałam, a tutaj na poprawę humoru zakupiłam sobie wody toaletowe. Pierwsza to woda toaletowa kokos z Malezji. O, aleluja. Słuchajcie, takiego zapachu szukałam. Ogólnie to słoiki są szklane. Dość ciężko się zdejmuje te zamknięcia. Ale woda toaletowa jest po prostu genialna. Jest tak intensywna, że jak się raz psiknęłam tutaj gdzieś na szyję, to cały dzień nie mogłam się, że tak powiem, pozbyć tego zapachu. Tak intensywnie pachniał, tak pięknie, takim kokosem z wanilią bym nazwała to. Genialny i na pewno nieraz go kupię. 39,90, o ile dobrze kojarzę ceny każdego z tych produktów. Polowałam też od dawna na wanilię, ładną wanilię, taką jak kiedyś dostałam taką naprawdę niewielką odlewkę perfum z H&M od Hani i tam właśnie była wanilia i pięknie pachniała. No i myślałam, że będzie właśnie coś w taki deseń jak to. Niestety ta wanilia też ładnie pachnie, już nie tak intensywnie się utrzymuje i nie tak długo jak ten kokos, ale dość sympatycznie. I jest to waniliowy zapach, słuchajcie, ja bym nazwała to sernik. No, identyko jak sernik na święta ze skórką cytrynową, z wanilią, identycznie to pachnie, więc jeśli chcecie pachnieć jak sernik, jak ciasto sernik, to zakupujcie tę właśnie wodę toaletową. Bardzo fajny zapach, na pewno też wykorzystam. I trzecia woda, każda, słuchajcie, woda ma 100 ml. I trzecia woda, no jakby to było, manga nie było, a ja uwielbiam mango, no ale był peach, czyli brzoskwinka, więc wziąłam brzoskwinkę. Była jeszcze truskawka, pamiętam, malina, ale się zastanawiałam. Ale ta brzoskwinka jest super, taka soczysta, nie jest to bardzo naturalny zapach brzoskwini. W nagrodę dostałam, słuchajcie, dwie próbki jakieś, to krem, a to... woda toaletowa, zobaczymy co to. Dostałam też nagrodę, wybrałam sobie jedną, bo można wybierać tą nagrodę. Wybrałam sobie oczywiście żel pod prysznic, kokos z Malezji. Taki sam zapach, mam nadzieję, jak ta woda. Tak, taki sam zapach. Mam nadzieję, że równie fajnie będzie się go używać jak tę wodę toaletową. Taka fajna buteleczka, jakbym mleko miała. W środku. Zobaczymy. A drugą rzeczą była taka kosmetyczka. Dwie kosmetyczki. Dwie kosmetyczki, można powiedzieć, bo tutaj o, jak widać, zaczepia się. Więc kosmetyczka z dwoma żelami do kąpieli. Jeden żel to bez, a drugi żel to kwiat wiśni. Kwiat wiśni jest przepiękny. Przepięknie pachnie. Po prostu też się zakochałam, tak samo jak w tym kokosie z Malezji. Genialny zapach. Super. Usłyszę je, zobaczę. Drugi prezent wiem, że oprócz tego można było prezent niespodzianka, czyli kosmetyk za około 136 zł, ale jakoś nie dowierzałam, że mi przyślą kosmetyk za taką cenę, więc wolałam wziąć właśnie taki mały zestawik. Na pewno się zużyje i się przyda. Dobra. I to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy w iFrosze. Przy okazji naliczyłam punkty, jakieś tam jeszcze dodatkowe punkty i warto, na pewno warto, będę zaglądać na stronę iFrosze.pl i coś tam zakupić.
kupować. Bo jest to firma, którą, powiem szczerze, miałam styczność tylko z 3 kosmetykami z tej firmy i byłam z niej zadowolona, więc może warto znowu wrócić i spróbować. Wiem, że tam są ceny czasami z kosmosu, ale czasami naprawdę w miarę tanie rzeczy są, więc warto. Wiem, że są żele do kąpieli, są niebiańskie. Chciałabym jeszcze wodę toaletową z bambusa chyba, czy coś takiego wypróbować, więc kilka rzeczy na pewno jeszcze tam zamówię. Dobra, to tyle jeśli chodzi o moje zakupy z Infrosze. Zapraszam Was na Instagrama, na bloga, Twittera i na Facebooka. Ściskam, pozdrawiam, co mówię, zapraszam do innych moich filmików. Pa!